Na pewno Niemców nie trzeba reklamować specjalnie. Jest to świetna drużyna, która zawsze liczy się w dużych turniejach, nie tylko. Ma piłkarzy klasy światowej, natomiast my pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie z nimi grać równorzędny mecz, już abstrahując od tego, że to spotkanie wyjazdowe przegraliśmy, natomiast zagraliśmy naprawdę bardzo dobrze, odważnie i myślę, że ta wiara w siebie, jaka jest w tym momencie wokół reprezentacji Polski, doda skrzydeł chłopakom i kibice, którzy pewnie będą liczni, tak jak na każdym turnieju, sprawią, że będzie można powtórzyć ten wynik. Natomiast myślę, że dobrze się stało, że pierwszy mecz mamy z Irlandią, bo wiadomo, jak to pierwsze spotkanie jest ważne i ono często później wywołuje, jeżeli jest nieudane, taką dodatkową nerwowość i presję, która i tak jest bardzo duża wśród na takich dużych turniejach. Myślę, że taki plan minimum i to, co byśmy wszyscy chcieli jako kibice, bo teraz z tej perspektywy patrzę, to żeby wyjść z grupy, bo udało nam się to bardzo dawno temu. Więc to na pewno będzie takie minimum, a później siłą rozpędu możemy powalczyć.